Hej, cześć. W tym materiale opowiem Wam o tym, jak ja fotografuję zimorodki i jakie znam sposoby na to, żeby przede wszystkim je zlokalizować. O tym, jak je fotografować, też powiem, ale najważniejsze chyba jest to, jak je znaleźć, bo dla mnie to zawsze był duży problem, a obecnie. Dowiedziałem się o pewnej metodzie, która w moim przypadku sprawdza się praktycznie ze stuprocentową celnością. Także zapraszam. Jestem dzisiaj w lesie i to nie jest takie typowe miejsce na fotografii zimorodka, bo zazwyczaj wszyscy fotografują jak gdzieś nad jeziorami, nad stawami, nie nad płynącą wodą, a jeżeli już nad płynącą, no to prędzej nad jakąś rwącą rzeką, na pewno większą, głębszą i szerszą niż to, co macie za mną. No to jest praktycznie sadzawka. Ale okazuje się, że taka sadzawka bardzo często jest właśnie przede wszystkim domem dla zimorodków, bo w tych skarpach, które otaczają całą tą płynącą wodę, ten strumyczek w zasadzie, żeby nie powiedzieć, że kałuże, te skarpy dookoła tej płynącej wody są często idealnym miejscem, w którym zimorodki zakładają swoje norki. Tak dobrze słyszeliście, norki i zimorodki to są takie, które mieszkają po prostu w ziemi. I o samych zimorodkach opowiem Wam jeszcze kilka ciekawostek w dalszej części materiału, ale teraz skupię się na tym, w jakim miejscu podejścia do tych zimorodków, które ja mam tutaj, jestem. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj udało mi się je znaleźć, dlatego że nie byłem do końca pewny, że one tutaj będą. Rok temu widziałem je tu, obserwowałem i nawet sfotografowałem. Puszczę Wam tutaj zdjęcia tych zimorodków stąd, które zrobiłem w zeszłym roku, ale ja je fotografowałem w szczycie lata. To był lipiec, sierpień. No, teraz mamy kwiecień i ja nie byłem pewny, czy one tutaj będą, okazuje się, że są. I ja je już znalazłem, tylko teraz cała trudność polega na tym, że wyjątkowo ciężko będzie je sfotografować, a zimorodki nie są jakimiś bardzo trudnymi do fotografii ptakami, kiedy już je znajdziemy i poznamy sposób, jak je fotografować, bo na zimorodki jest bardzo specyficzny sposób i o tym sposobie zaraz Wam powiem. Zobaczcie w ogóle, jak fajnie czosnkiem obsypało to wszystko za mną. To jest czosnek bodajże niedźwiedzi, to jest dziko rosnący czosnek, który zakwitnie takimi pięknymi białymi kwiatami i w tym lesie tego jest pełno. W ogóle tutaj na śląsku tego czosnku jest pełno. Ludzie przyjeżdżają do lasu, żeby go sobie narwać, zasadzić w ogrodzie. On pachnie już teraz takim bardzo intensywnym, ale przyjemnym czosnkowym zapachem. To jest taki zapach, bardzo zapach wiosny. I wyobraźcie sobie te wszystkie połacie tutaj za mną. To o, ta całość, jak to zakwitnie na biało, no to to jest super okazja do fotografii na przykład psów, jeżeli ktoś fotografuje psy albo do jakiejkolwiek innej fotografii, jak jakiś ptak na tym siądzie gdzieś na tych liściach, no to on jest skąpany w bieli, w białych kwiatach i w odróżnieniu od kwiatów wiśni czy innych owocówek, które utrzymują się zazwyczaj przez tydzień, dwa tygodnie i opadają, ten czosnek kwitnie dosyć dłużej. Wydaje mi się, że nie cały miesiąc będziemy mieli szansę fotografować w takim czosnku. Jeżeli znajdziecie miejsce, gdzie rośnie właśnie taki czosnek, jak tylko go poczujecie na wejściu do lasu, to rozejrzyjcie się, bo prawdopodobnie najpierw go poczujecie, a dopiero później... Zobaczycie, ale te białe kwiaty są po prostu nie do pomylenia z niczym innym i całe te połacie tutaj, to wszystko zaświeci się na biało, jak one zaczną kwitnąć. No ale dobra, zimorodek. Jak znaleźć zimorodka? Zimorodki potrzebują miejsca, w którym mogą żerować i najczęściej tam można je spotkać, po prostu tam, gdzie się posilają. A co one jedzą? No jedzą głównie skorupiaki, bezkręgowce i małe drobne rybki. Te rybki w ogóle to jest rewelacja, bo jak złowi taką rybę, to nią ogłusza najpierw dziobem opatyk, na którym siedzi i dopiero wtedy ją połyka w całości. Więc musicie znaleźć miejsce, w którym takie pożywienie jest dostępne. Mało tego, musi być też dostęp do miejsca, w którego on będzie polował, czyli jakieś wystające właśnie czy z ziemi, czy z drzew patyki, czy drzewa, które się kładą nad wodę, w taki sposób, żeby zimorodek mógł wylądować sobie na takim patyku czy drzewie i z tego drzewa zanurkować do wody po taką właśnie rybkę. Ważna jest też sama woda, bo ona musi być dosyć czysta. Dzięki czemu ten ptak z tej gałęzi przed polowaniem będzie widział dokładnie co tam się dzieje, będzie mógł wycelować i trafić dziobem, złapać po prostu tą rybę, widząc ją już znad tafli wody. Więc woda musi być naprawdę czysta. I teraz kiedy zlokalizujecie już takie miejsce, w którym on może teoretycznie być, ten zimorodek, a jest ich wbrew pozorom w Polsce bardzo dużo. To nie są takie jakieś super rzadkie. Więc jeżeli takie miejsce, jak wam opisałem, jesteście w stanie znaleźć, to możecie spokojnie przejść do dalszej części tej mojej metody i próbować go zlokalizować. Jak to zrobić? Siadacie w takim miejscu, opieracie się o drzewo, o skarpę, o cokolwiek, siedzicie w bezruchu i czekacie. Możecie mu wbić tam patyk i czekać, ale raczej najpierw ja bym usiadł po prostu i poczekał, zobaczył, czy on się pojawi. A dlaczego uważam, że on się pojawi? No z mojego doświadczenia i z tego, co parę osób też mi podpowiadało już w moim życiu, wynika, że ich teren jest na tyle... Mały, wąski, że wcześniej czy później zimorodek patrolując swój teren, a robi to często, robi to regularnie, powinien w ciągu godziny wam się pokazać albo powinniście go usłyszeć. Więc jeżeli siedząc tam i czekając przez godzinę, oparci o to drzewo czy o skarpę, nie pojawi się zimorodek, to raczej możecie zmienić miejsce i szukać go gdzieś indziej. Ale jest duża szansa na to, że jeżeli on tam rzeczywiście jest, że jeżeli zamieszkuje ten teren albo przynajmniej regularnie tam poluje. To on się Wam pokaże przez tą godzinę, bo po prostu jest w stanie przepatrolować, przelecieć swój cały teren właśnie w ciągu godziny i bez problemu jesteście w stanie go w taki sposób zlokalizować. Jeżeli nie, no to powtarzacie ten cały proces w innej po prostu miejscówce. I ktoś może teraz powiedzieć: No, halo, Przemek, ale teren, w którym płynie taka rzeka w mojej okolicy, jest duży, ja siądę, jaka jest gwarancja na to, że ja usłyszę albo zobaczę zimorodka? No, wbrew pozorom, szanse na to są bardzo duże, dlatego że zimorodek w locie, jest całkiem dobrze widoczny, plus on w locie raczej zawsze się odzywa. Jeżeli zobaczy też Was, bo Wy siedząc nieruchomo, będziecie raczej dla niego widoczni. Nie przestraszy się Was, więc nie ominie tego miejsca, ale zasygnalizuje głosem, że Wy tam jesteście. I stąd jestem prawie pewny, że wyda dźwięk. A dwa, on przelatując po prostu jest tak widoczny, no wygląda jak taki szmaragdzik, jak diamencik, bo jego upierzenie takie selodynowo-niebiesko-zielonkawe... Odbija bardzo mocno promienie słoneczne i on mieni się po prostu podczas lotu. Dlatego dla ułatwienia możecie wybrać sobie na te poszukiwania dzień, kiedy słońce będzie już troszeczkę wyżej niż całkiem o wschodzie. W ten sposób na pewno on lecąc będzie się odbijał po prostu jak kawałek szkła rzucona gdzieś na powietrze i odbijające słońce. I to jest, słuchajcie, sposób na znalezienie zimorodka, na znalezienie miejsca, w którym on żeruje. Po prostu trzeba usiąść, poczekać mniej więcej przez godzinę. Jak się pojawi, no to możecie się rozkładać i przechodzić do fotografowania. Jeżeli się nie pojawi, szukacie miejscówki, w której się pojawi. Proste, proste, a żeby było jeszcze prościej, to fotografuje się je z reguły jeszcze ciekawiej. Dlatego, że ten mój patyk, który ja sobie przygotowałem, to nie jest tylko zwykły rekwizyt. Jeżeli znajdziecie już miejsce, w którym ten zimorodek wiecie, że jest, bo go tam po prostu widzieliście, to słuchajcie, jak zrobicie taką rzecz. Nie wiem, czy było widać, ale wbiłem patyk za sobą. To jest brzydki patyk. Wy sobie możecie wybrać jakiś ładniejszy, ciekawszy. Jeżeli na trasie jego przelotu, tego zimka, wy wbijecie mu patyk, to jego ciekawość będzie na tyle silna, że on prawie na pewno patrolując teren, zatrzyma się i siądzie na tym patyku, żeby przynajmniej sprawdzić, czy może nie jest to jego nowe ulubione miejsce do łowienia ryb. I dzięki temu, słuchajcie, macie już gotową rzecz przy której wystarczy się ustawić z 10, 15, może bliżej, może 7, 8 metrów, nie wiem, zależy z jakiego sprzętu korzystacie. Wystarczy ustawić się, wycelować aparat w to miejsce. Musicie się oczywiście zakamuflować, no bo on nie, jest, nie należy do tych gatunków, które całkowicie zignorują człowieka, więc starajcie się w dalszym ciągu, już po tego patyka, pozostawać dla niego niewidzialni. Ja narzucam na siebie siatkę, zakładam, zakładam o tą, tą maskę. Często opieram się też o jakieś drzewo. Siadam na, na krzesełku, narzucam siatkę i staram się scalić troszeczkę z drzewem, przytulić do drzewa albo do jakiegoś innego obiektu, który jest dla tego miejsca naturalny, żeby nie wzbudzać po prostu podejrzeń. No, takie kamuflowanie się w terenie też nie powinno raczej polegać na tym i rzadko jest skuteczne w ten sposób, że siadacie sobie, czy opieracie się o drzewo, czy stoicie, nakrywacie się siatką. No, te zwierzęta wiedzą, że przez noc raczej tutaj nowe drzewo nie wyrosło, więc każdy nowy obiekt, nieważne jak dobrze zakamuflowany, będzie początkowo wzbudzał ich ciekawość i niepewność. Więc przytulacie się do drzewa, zarzucacie siatkę, w bezruchu czekacie na zimorodka, jest wyczulony bardzo na ruch, żadnych gwałtownych ruchów, czekacie na tego zimorodka i wcześniej czy później on wam na tym patyku waszym usiądzie i będzie próbował coś łowić, i to jest wasza szansa. Możecie wtedy zrobić mu fajne, statyczne zdjęcie, i możecie wtedy też zrobić zdjęcie. Nawet jeżeli będziecie mieli fartę i odpowiedniego skilla podczas łowienia ryb, podczas ubijania, ogłuszania takiej rybki, są bardzo fajne zdjęcia. Ale słuchajcie, z moim zimorodkiem temat jest trochę inny. Dlatego, że ja go nie fotografuję nad żadnym stawem, nad jakimś głębokim strumieniem. Ja leżę sobie w środku lasu i mało tego, muszę leżeć na skarpie, bo nie mam gdzie się położyć w strumieniu. Mógłbym teoretycznie ubrać wodery i położyć się tam na dole, ale no byłoby to. ciężko byłoby się zakamuflować, i musiałbym, w odróżnieniu od tego, kiedy leżę na błocie i siatkę mam suchą, to tutaj musiałbym narzucić się na siebie totalnie w środku wody, więc no ciężko byłoby mi się później przemieszczać z taką mokrą siatką, mokrym kamuflażem. Dlatego zdecydowałem się położyć na skarpie. Dlaczego nie mogę siedzieć? Słuchajcie, nie mogę siedzieć, dlatego, że, tak jak wielokrotnie już wam w moich filmach powtarzałem, bardzo ważnym aspektem fotografii ptaków jest odpowiednia perspektywa. Ja chcę, żeby mój obiektyw znajdował się dokładnie na tym poziomie, na którym siądzie ptak, nie wyżej i nie niżej. I w normalnym wypadku, kiedy zimorodek poluje z wysokiej żerdzi, kiedy skacze do wody z dosyć wysoka, to ja mógłbym spokojnie siedzieć, ustawić sobie aparat na statywie i fotografować go z pozycji siedzącej. Ale tutaj ten zimorodek, czy te zimorodki, które tutaj się znajdują, one polują ze stosunkowo niskiego poziomu, Dlatego, że tutaj woda nie jest zbyt głęboka. I dlatego one nie pozwalają sobie na nabranie rozpędu z tak dużej wysokości jak zazwyczaj, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie skręcić sobie karku podczas łowienia. Dlatego skacząc z dużo niższych żerdzi niż zazwyczaj ma to miejsce, no one po prostu siedzą cały czas bardzo nisko, więc ja też muszę być nisko. I słuchajcie, ja podejrzewam, że dzisiaj tutaj no, niedużo się wydarzy. Pomimo tego, że w niedalekiej okolicy te zimorodki mają tutaj norkę, to prawdopodobnie dzisiaj ze względu na to, że popadało, one wyniosły się gdzieś dalej i żerują troszeczkę dalej. Możliwe, że ta samica siedzi w norce, albo na odwrót, możliwe, że samiec ją kopie, ale nie widziałem ani nie słyszałem, żeby, żeby takie rzeczy tutaj miały dzisiaj miejsce, więc wydaje mi się, że te zimorodki po prostu żerują sobie troszeczkę dalej niż zazwyczaj, z uwagi na to, że po prostu popadało i gdzieś, gdzie zazwyczaj mają płytko, dzisiaj mają więcej wody i postanowiły wypróbować tamto miejsce. I w związku z tym ja opowiem Wam dzisiaj troszeczkę ciekawostek na temat zimorodków. Słuchajcie, ja postanowiłem wstać na chwilę, zdjąć tę maskę z twarzy, dlatego że no, nie wydaje mi się, żeby dzisiaj tutaj coś fajnego się wydarzyło, te zimorodki, tak jak wspomniałem, Prawdopodobnie dzisiaj żerują gdzieś dalej. Może całkiem na zachód słońca mi tutaj przylecą, więc ja wrócę jeszcze do próby sfotografowania ich dzisiaj w tym miejscu, bo miejsce jest super. Przygotowałem im super patyk. Jeżeli siądą na nim, to zdjęcia będą niesamowite, ale no, wydaje mi się, że jeżeli to nastąpi, to będzie to później. Podczas nagrywania tego fragmentu możliwe, że gdzieś je usłyszę i wtedy to będzie znak dla mnie, że one się tutaj znowu kręcą, ale na ten moment myślę, że spokojnie mogę opowiedzieć Wam troszeczkę ciekawostek na temat zimorodków. Bo sam jestem pod wrażeniem niektórych z nich. To są naprawdę bardzo ciekawe i fascynujące ptaki, jeżeli chodzi o ten, o ten gatunek. I to może wyjaśni wam, bo mi wyjaśniło bardzo wiele podczas przygotowywania się do tego materiału, dlaczego ludzie tak chętnie i niektórzy tak łatwo je fotografują. Jest to gatunek bardzo przewidywalny, ponieważ one mają bardzo specyficzną budowę ciała, mają stosunkowo duży tułów i dużą głowę w stosunku do swoich skrzydeł i ogona. W związku z czym lot jest dla nich niesamowitym wysiłkiem i one też nie są tak zwrotne, jak inne ptaki polujące nad wodą. Więc każde zerwanie się z żerdzi, każdy lot, to jest dla nich ogromny wysiłek. I przez to one zatrzymują się mniej więcej co 300-400 metrów, żeby sobie po prostu odpocząć. I dlatego bardzo łatwo wypatrzyć je gdzieś siedzące, obserwujące wodę, a dodatkowo siadają w bardzo przewidywalnych miejscach. W miejscach przewidywalnych, dlatego że one bardzo często żerują z kilku dosłownie swoich ulubionych, wybranych żerdzi. Ponieważ, tak jak wspomniałem na początku materiału, one potrzebują bardzo specyficznego miejsca do polowania. Ta woda musi, nie może płynąć za szybko, musi być przejrzysta, musi mieć odpowiednią głębokość i jeszcze do tego muszą tam być ryby, które są odpowiednio dla nich małe. Więc jeżeli raz znajdą jakieś miejsce, z którego udaje im się sukcesywnie parę razy z rzędu zapolować, to one później bardzo chętnie wracają po prostu do tego miejsca i dlatego siedzą często na jednym i tym samym patyku i z niego po prostu polują, czy na dwóch, czy na trzech, czy na czterech swoich ulubionych. Więc jest szansa, że jeżeli widzieliście polującego zimorodka, to możecie sobie zapamiętać ten jeden patyk i wcześniej czy później on znowu zechce zapolować z tego patyka, pod warunkiem, że wcześniej udało mu się z sukcesem coś złapać. Taki zimorodek, żeby przeżyć, potrzebuje zjeść około 10-12 małych rybek dziennie. To są rybki, wiecie, ten zimorodek jest wielkości powiedzmy 2 trzecich mojej ręki, mojej dłoni, więc jego dziób wielkości mniej więcej mojego palca musi przepuścić rybkę niewiele mniejszą, żeby taki zimorodek się najadł. I teraz z tym wiąże się parę ciekawych rzeczy, które są bezpośrednim zagrożeniem dla tego zimorodka. Bo po pierwsze, on na pewno nie chce się tą rybą udławić, więc musi dobrać taką, żeby z jednej strony się ją, nią najeść, a z drugiej strony nie może to być ryba za duża, bo zdarza się, i to podobno stosunkowo często, że taki zimorodek jest zbyt łapczywy i przepychając tą rybę, bo zjadają w całości, przypominam, ogłuszając ją wcześniej o kawałek patyka, na którym siedzi, uderzając ją po prostu o ten patyk, on połyka ją w całości głową zawsze do przodu, głową w stronę przełyku. I teraz, jeżeli ta ryba trafi się za duża, jeżeli on źle oszacuje jej wielkość, to on po prostu zwyczajnie się tą rybą udławi. I padnie podczas jedzenia. I to jest tylko jedno z zagrożeń związanych z pożywieniem zimorodka, które, które na niego czeka, które jest takim ryzykiem podczas tego pożywiania się, ponieważ jest okres w ciągu roku, zima, kiedy tego pożywienia jest mniej. A może nawet jest tyle samo, ale ciężej je po prostu zdobyć, bo stawy, na których on żeruje, czy nawet tak wolno płynące strumienie mogą w pewnej części zamarznąć. Wtedy zimorodek ma dwie opcje. Albo decyduje się na migrację, na odlot na bardziej na, na południe i tam sobie przezimuje. Albo, tak jak część nasi, naszych zimorodków, zostaje na tym czy innym zbiorniku i liczy na to, że znajdzie jakiś przerębel, w którym będzie mógł łowić. I tutaj pojawia się drugie ryzyko dla niego. A to drugie ryzyko związane jest bezpośrednio właśnie z nurkowaniem po pokarm. Bo o ile on wraca zazwyczaj na tą samą gałąź, z której skakał, to już wydostanie się spod lodu, przez często niewielki przerembel, przez który on w ogóle wskakuje do tej wody, no niekiedy mu się po prostu nie udaje. I nie znajduje wyjścia spod wody z powrotem. Więc nawet jeżeli złapał rybę, to często ten lód, pod którym ona pływała, staje się jego i tej ryby grobowcem. No ale dobra, to tak ogólnie o tym, jak zimorodek się żywi i jakie niebezpieczeństwa na niego czekają. Bardzo ciekawy jest też sposób gniazdowania zimorodki. Tak jak wspomniałem, one mieszkają w takich norkach i te norki wykuwają samodzielnie w ziemi, w skarpie najczęściej, na przykład w takiej skarpie, jaka jest za mną. To jest swoją drogą idealne miejsce, idealna skarpa, na której zimorodek mógłby, którą mógłby wybrać na swoje gniazdo i wydaje mi się, że w zeszłym roku gnieździły się tam zimorodki, ale no nie sprawdziłem tego już. W każdym razie, jeżeli widzicie coś takiego jak za mną, gdzie jeszcze korzenie jakiegoś drzewa są dookoła, to to jest dla niego bardzo kuszące miejsce, żeby wykuć tam swoją norkę. A norka wygląda w ten sposób, że w takiej skarpie zimorodek wykuwa sobie w głąb tej skarpy tunel długości mniej więcej jednego metra i na końcu robi gniazdo, robi troszeczkę więcej przestrzeni, sobie zostawia i tam składa jaja. Co ciekawe, to wykuwanie norki Raczej często idzie mu jak po maśle, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy trafi przy wykuwaniu takiej nory, na przykład w połowie drogi, powiedzmy na 50 cm, wbije się w kamień. I wtedy bardziej zawzięte osobniki są w stanie ten kamień wyminąć dookoła, ale niektóre, jeżeli wiedzą, że bardziej im się to opłaci, żeby wiecie, zachować odpowiednią ilość energii, żeby nie zużywać dodatkowych sił na. Obejście dookoła tego kamienia, bo też nie wiadomo nigdy jak wielki przecież jest ten kamień, to niektóre osobniki zamiast próbować ominąć taki kamień, zmieniają po prostu swoją skarpę i wykuwają norkę całkowicie od nowa. W środku w tym gnieździe, kiedy już norkę uda im się z powodzeniem wykuć i zrobić to, to gniazdo w środku, zimorodki składają jaja i najczęściej wykluwa się 5 do 7 piskląt. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo wyobraźcie sobie taką norę w środku ziemi, gdzie tunel o średnicy nie wiem, 5-10 cm maksymalnie, może 10 to nawet przesada, prowadzi do środka i na końcu w kompletnej ciemnicy wykluwają się młode. I teraz jak te młode karmić? Jak to zrobić, żeby każdy z nich, każde z tych siedmiu maksymalnie młodych dostało odpowiednią ilość jedzenia? A no więc to jest mega ciekawe, dlatego że my jako ludzie musimy Potrzebujemy bardzo dużo opieki. Nie mamy jakichś takich bardzo mocno zakorzenionych mechanizmów, które pozwalają nam przetrwać. Młody człowiek, dziecko jest zależne od opieki rodziców tak bardzo, bardzo bezpośrednio. Natomiast tutaj te młode zimorodki są w jakiś sposób już genetycznie instynktownie przystosowane do tego, jak przyjmować pokarm, bo one od razu po wykluciu, wyobraźcie sobie, ustawiają się w kółeczko wokół tego gniazdka i jeden zimorodek zawsze. Wystawia dziób w stronę tego tunelu. Więc są ustawione w kółko i jeden z tych zimorodków, pierwszy do karmienia, ustawia się tak, że dziób ma zawsze w stronę tunelu. Wtedy, jak jeden z rodziców przylatuje z jedzeniem, no to on po prostu nie szuka, nie zastanawia się, gdzie jest to młode, które trzeba nakarmić i wpycha mu jedzenie prosto do dzioba. I co one wtedy robią? No to jest jeszcze ciekawsze, dlatego że kiedy to jedno pisklę dostanie jedzenie, rodzic wylatuje, leci po kolejną porcję, a pisklęta w środku przesuwają się. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co jest w ogóle szokiem dla mnie, przesuwają się o jedno miejsce, następne piskle zajmuje miejsce przy wlocie tunelu i następne piskle czeka na powtórzenie tej sytuacji, czyli na karmienie tak w kółko, aż wszystkie pisklęta zostaną nakarmione. To jest niesamowite. Ale robi się jeszcze ciekawiej, dlatego że one tam siedzą cały czas przez parę tygo tygodni. Jedzą, rosną, nabierają sił, nigdy nie opuszczają tej norki. Aż po paru tygodniach w pewnym momencie. Wszystkie naraz, jak z procy, wylatują. Wszystkie siedem opuszcza norę i siadają na najbliższej żerdzi. I one dokładnie wiedzą, jak siąść, na jakiej wysokości, dokładnie wiedzą, jak opuścić tą norkę. I z tego, co zrozumiałem, potrafią już po prostu latać. To jest niesamowite. I w tym momencie, po opuszczeniu nory, one dalej są dokarmiane przez rodziców. Ale tutaj zaczyna się już rywalizacja. Nie ma już takiej zgody jak na początku, kiedy siedziały w tej ciemności, kiedy były całkiem małymi pisklętami. Tutaj te młode już ptaki zaczynają rywalizować ze sobą i o miejsce na żerdzi i o pokarm. Kiedy rodzic przynosi im jakieś jedzenie, to one przepychają się między sobą i starają się... Każde zjeść po prostu jak najwięcej. I dlaczego one nagle przestają być takie zgodne? No to jest bardzo prosty mechanizm, który sobie natura wykształciła, żeby przystosować te zimorodki do samotniczego trybu życia, ponieważ one za parę tygodni od opuszczenia norki rozdzielą się całkowicie, każde znajdzie swoje terytorium i każde będzie musiało żyć samodzielnie na własną rękę. Czy łapę, czy dziób. Dzisiaj to jest trochę nie do pomyślenia, żeby taki mały ptak, szczególnie kiedy mamy obok korborany, które zjadają dużo więcej ryb, ale żeby taki mały ptak mógł być postrzegany jako zagrożenie dla wędkarzy rybaków, ogólnie dla osób żyjących z rybołówstwa. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu tak właśnie było. I zimorodki nie dość, że były bardzo tępione, tępione do tego stopnia, że można było sobie nieźle zarobić na przyniesieniu truchła takiego upolowanego zimorodka. Czy Wy to słyszycie? Przyleciał mój ziomeczek. Więc ja zaraz się kładę i będzie fotografowane. Ale dokończę Wam jeszcze na szybko. On teraz siedzi i mnie obserwuje. Nie, poleciał już sobie gdzieś dalej. Yy, ale tak jak mówię, no nie byłem tutaj nawet godzinę, on zrobił kółeczko, więc zimorodek znaleziony. Gdybym nie wiedział, że on tutaj jest znalazłbym go dokładnie w taki sam sposób, jaki opisałem wam na początku, czyli po prostu przeczekać godzinę i on się na pewno pojawi. Tak też zrobił. Więc kiedyś kończąc ten temat, można było po prostu za głowę zimorodka sobie zarobić. Mało tego, wypchane zimorodki, z uwagi na to, że, wiecie, piękne, błyszczące, ładne, śliczne ptaki, szkoły po prostu też przykładały rękę do tego, że zimorodki były masowo, naprawdę masowo... Tępione i tylko dzięki temu, że pewne środowiska i niektórzy ludzie ogarnęli się i zaczęli mówić szerzej, więcej, bardziej o tym, że to jest mały ptaszek, który zjada tylko małe rybki wielkości uklejek i nie jest tak naprawdę żadnym zagrożeniem dla, dla rybołówstwa. Tylko dzięki temu my dzisiaj mamy ich tyle, ile mamy w Polsce, a mamy ich całkiem sporo. Dobra, ja się kładę i mam nadzieję, że ten zimek mi tutaj zaraz podleci i siądzie na moim pięknym, wybranym patyku. No. To teraz tak podsumowując, jeżeli chodzi o tego zimka, którego widzieliście tutaj w trakcie przebitek, to temat uważam za bardzo rozwojowy. Spędziłem tutaj z tym zimorodkiem i tą norką około trzech, chyba czterech dni. W tej chwili jest to trzeci dzień nagrania. I co mogę Wam o nim powiedzieć? No Na pewno to, że teraz daje mu już święty spokój. Samica siedzi sobie w norce i wylatuje bardzo rzadko, co godzinę, co półtorej. Więc. Podejrzewam, że niedługo mam szansę, tak jak wspominałem wcześniej, na lęgi tutaj. I jeżeli tak będzie, to postaram się zrobić materiał z tego miejsca, kiedy młode wylecą z norki i będą siadać na zewnątrz w tych grupach, będą się przepychać, będą podbierać sobie jedzenie, będą troszeczkę tam podziobywać się. Jeżeli uda mi się trafić na taki moment, to będzie to bardzo ciekawy materiał na 100%. Tak po tych kilku dniach obserwacji tego jednego i tego samego zimorodka cały czas, bo nigdy wcześniej nie robiłem czegoś takiego. Zazwyczaj przychodziłem na miejsce, gdzie wiedziałem, że te zimorodki sobie żerują, robiłem i foty i spadałem. I takie foty archiwalne też mam tutaj puszczę za chwilę na końcu. Zobaczycie sobie inne moje zimorodki, które fotografowałem wcześniej w poprzednich latach. Ale to, co zrobiłem teraz, to jest taki mój mini projekt, który mam nadzieję będę w jakiś sposób kontynuował. To obserwacje są bardzo ciekawe, bardzo fajne wnioski z nich wyciągam. Dziękuję bardzo tym wszystkim osobom, które podpowiadały mi na Instagramie, na Facebooku przy okazji właśnie robienia tego materiału. Parę rzeczy o zimorodkach od tych osób się dowiedziałem. I wydaje mi się, że pomimo tego, że ja mogłem być gdzie indziej robić zdjęcia w innym miejscu, innym gatunkom, to ta wiedza i czas spędzony tak bardziej dokładnie, bardziej rozpoznawczo przy jednej norce, jednym zimorodku, to jest coś, co spodobało mi się, mam z tego miejsca masę notatek, masę ciekawych wniosków i informacji i te informacje też wrzuciłem, Wam zawarłem w bardzo dużej części w tym materiale. A jeżeli chcecie trafiać częściej na takie materiały w tej właśnie konwencji, gdzie zawieram w jednym filmie taką troszeczkę bardziej pigułkę na temat, na temat danego gatunku i tego, w jaki sposób go fotografować, to zasubskrybujcie sobie ten kanał, bo wiem, że duża część z Was jeszcze nie ma tego suba. A w planach mam regularnie wrzucać właśnie tego typu materiały, jak również poradniki, które już znajdziecie na tym kanale. I co. Dajcie znać w komentarzu, w jaki sposób wyfotografujecie zimorodki. Czy macie jakiś swój gatunek, do którego wracacie, który znacie włącznie z tym, gdzie on żeruje, gdzie zimuje, jeżeli zimuje w Polsce, gdzie, gdzie najczęściej i najłatwiej jesteście w stanie go sfotografować? Czy macie jakiś taki swój gatunek, który fotografujecie właśnie często w ten sam sposób, wracając w jedną i tą samą miejscówkę i ucząc się jej w miarę tego, jak dużo czasu tam spędzacie? Dajcie znać w komentarzu, czy macie tego typu miejsca.

I don't wanna take this I don't wanna...